Muszę się pochwalić, że proroctwa mnie wspierają i to nawet nie dlatego, że rok temu przewidziałem, kiedy tylko pani Maria Kiszczakowa przekazała dokumenty z szafy swojego nieboszczyka męża do Instytutu Pamięci Narodowej, to zostałem zaproszony do rządowej telewizji z tej okazji i tam powiedziałem, że na jednej ekipie grafologów się nie skończy, tylko będzie powołana druga ekipa grafologów niezależnych, a jakby i tego było mało, to jeszcze dojdziemy aż do grafomanów, którzy tam jakieś hagiograficzne grafomaństwa opracują ku zadowoleniu naszego kukuńka. No i to musi potrwać, bo to i grafologowie, i grafomanowie, to jest poważna sprawa, ale to nawet nie dlatego muszę się pochwalić, nie z tego powodu, że mnie proroctwa wspierają, ale z innego, znacznie większego kalibru. Otóż wspominałem już poprzednim razem, że najwyraźniej przygotowywana jest nowa kombinacja operacyjna w naszym nieszczęśliwym kraju, podobnie jak ta grudniowa kombinacja operacyjna nakierowana będzie na dokonanie przesilenia politycznego. I wyraźne wypadki pokazują, że ta kombinacja operacyjna, czy przygotowania do tej kombinacji operacyjnej nabierają rumieńców. Oto upłynął termin dwumiesięczny, jaki 21 grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska wystosowała pod adresem Polski, kierując rządowi polskiemu rekomendacje do wykonania. No i tym razem Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pan Waszczykowski, udzielił Komisji Europejskiej odpowiedzi. Ale z odgłosów, jakie stamtąd dobiegają, wynika, że Frans Timmermans, który jest szczególnie zawzięty na Polskę, już kiedyś się odgrażał, że on w sprawie praworządności i demokracji to Polsce nie odpuści. Otóż dobiegają odgłosy, że Frans Timmermans jest niezadowolony z tej odpowiedzi, jakie Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzieliło, bo ona jest wymijająca, a poza tym dopatrzył się, doszukał się w niej personalnych ataków właśnie na niego. No to w tej sytuacji domyślacie się Państwo, że jego zawziętość wzrosła w postępie geometrycznym. No i zaraz się ujawniły skutki tego gwałtownego skoku zawziętości pana Fransa Timmermansa, bo wezwał on wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Niemiec, do zjednoczenia się w walce z polskim rządem. No, taka ostentacja to jest bez precedensu, tym bardziej, że no, Państwo rozumiecie, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, a więc organu Unii Europejskiej, wzywa otwartym tekstem inne państwa członkowskie do walki z legalnym rządem jednego z państw członkowskich. No tego jeszcze w Unii Europejskiej nie było. To rzeczywiście jest wypadek bez precedensu. No i jeśli to nie świadczy o tym, że przygotowania do kombinacji operacyjnej kolejnej idą pełną parą, no to nie wiem, co jeszcze by było dowodem na potwierdzenie takiego przypuszczenia. Otóż Frans Timmermans nie dopuścił się z całą pewnością samowolki, bo gdyby się dopuścił w takiej sprawie samowolki, no to nasza złota pani by go przytorcowała, by wezwała by go na rozmowę i powiedziała: niech pan słucha, Timmermans. Czy panu rozum odebrało, Timmermans? Proszę tutaj, Timmermans, odkręcić to wszystko, a tymczasem nic takiego nie ma. Frans Timmermans, jak wspomniałem, taktownie udzielił Niemcom dyspensy od tego zjednoczenia się w walce z polskim rządem z uwagi na historyczne zaszłości. No, te historyczne zaszłości oczywiście są, ale
Nie sądzę, żeby nasza złota pani pozostała obojętna wobec takich przejawów łamania praw człowieków, męczeństw, wzrostu liczby męczenników za demokrację i praworządność. No na pewno nasza złota pani udzieliła dyspensy również Fransowi Timmermansowi na te bezprecedensowe posunięcie. No i proszę państwa, nie jest jasne tylko, jakie wydarzenie będzie detonatorem, który uruchomi tę kombinację operacyjną. Jak pamiętamy, grudniowa kombinacja operacyjna została uruchomiona przez detonator w postaci decyzji marszałka Kuchcińskiego o ograniczeniu swobody poruszania się dziennikarzy po gmachu Sejmu, a teraz no już pewnie do tego nie wrócimy, bo dziennikarze odzyskali pełną swobodę poruszania się po gmachu Sejmu, co nawiasem mówiąc doprowadzało do burt z posłami i ze Strażą Marszałkowską. No, nawet telewizja kilka razy taką burdę transmitowała w czasie rzeczywistym. Więc najwyraźniej to nie będzie już detonatorem, mam obrona wolności słowa, no ale może być co innego. Na 8 marca przygotowywana jest, jak wiadomo, manifestacja dziewuch. Dziewuchy będą manifestować w obronie praw reprodukcyjnych, co w języku nowomowy, w tym żargonie nowomowy oznacza domaganie się pełnej legalizacji aborcji. No i to może być takim detonatorem, bo dziewuchy być może będą się zachowywały wyzywająco, jak to dziewuchy, prawda, i tam agresywnie. No a policja może mieć z tym kłopoty, bo to jak poeta mówi w takim poemacie o pimpusiu Sadełko, psu nie honor bić się z kotem, co mu potem, no to dziewuchy będą terroryzowały policjantów, policjanci będą się no, taktownie unikać jakichś wdawania się z dziewuchami w przepychanki. No i to może być detonatorem, bo to łatwo się przerodzi. Te wydarzenia mogą łatwo wymknąć się spod kontroli. No i wtedy do akcji może wkroczyć nasza niezwyciężona armia, żeby przywrócić zachwianą demokrację i praworządność. Proszę państwa, tymczasem w Sejmie, no, nawet opozycja już też zapanował w szeregach opozycji nastrój wyczekiwania, już nawet nie udaje, że ma jakieś pomysły na państwo i w Sejmie trwają spory o katastrofę smoleńską, o to, kto ma krew na rękach, a kto kompromituje nasz kraj nieszczęśliwy przed zagranicą. Albo takie teraz właśnie wybuchł taki spór na tle riposty pana prezesa Kaczyńskiego, który na ironiczną uwagę jednego z posłów, prezes Kaczyński mówił, że PiS oto nie zastosował siły wobec was, kiedyście tu okupowali plenarną salę Sejmu, na co jeden z posłów opozycyjnych ironicznie zauważył, że no to jesteście ludzki, PiS to jest ludzki pan. A prezes Kaczyński ripostował tak, bo my jesteśmy panami w odróżnieniu od innych. No i zapanowało ogromne zgorszenie, bo nic tak nie gorszy jak prawda. Te dialogi przypominają trochę, to widać proszę państwa, że literatura wyprzedza życie i to znacznie, bo te spory wokół tej sprawy przypominają taki dialog z powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza Kariera Nikodema Dyzmy, jak Nikodem Dyzma tam się spiera z Georgem Ponimirskim, uważanym za wariata, i Dyzma domaga się od Georgia Ponimirskiego, żeby go tytułował per pan, żeby się do niego zwracał. Zdumiony niebywale George Ponimirski mówi, jaki pan, jaki pan, pan to jestem ja, rozumie osoba? No jest to mniej więcej tego samego typu dialogi. No widać, jaką małą mądrością rządzony jest nasz nieszczęśliwy kraj. Tymczasem pan wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił swój wiekopomny plan. No, nasz Balcerowicz jest lepszy oczywiście. Proszę państwa, na ponad 300 stronach tam rozwija taką wizję świetlanej przyszłości. Wizja byłaby piękna, gdyby nie jeden słaby
punkt tam w tym całym planie. Mianowicie nie jest jasne, skąd właściwie pan wicepremier Morawiecki ma wziąć 2 biliony złotych, bo ta wizja ma tyle kosztować. Tam mówi wprawdzie o tym, że to dotacje, że to tam wyciśnie, uszczelni, ale to wiadomo, że pożyczy, no to najprędzej pożyczy, ale to potem trzeba będzie oddać, no więc tym bardziej to kłopotliwa sprawa, że nie widać żadnych oznak odblokowywania narodowego potencjału gospodarczego. No i pan wicepremier Morawiecki oczywiście taktownie się nie rozwodzi nad sposobami zdobycia tych wszystkich środków, no ale coś się jednak dzieje. Otóż od 1 marca wchodzi w życie regulacja upoważniająca policję skarbową do wchodzenia bez ostrzeżenia do domu podatnika, żeby go przyłapać na jakichś tam gorących uczynkach. Proszę Państwa, najwyraźniej myśl przewodnia tej regulacji opiera się na starej, poczciwej zasadzie jeszcze z Imperium Rosyjskiego, że nikt nie jest bez grzechu wobec Boga, ani bez winy wobec cara. No to jak już policja skarbowa wkroczy mu o 6 rano do mieszkania, to tam na pewno jakichś grzechów się dopatrzy, jak nie takich, to takich. Tu się sprawdza, mów jeszcze raz, powtórzę, że literatura wyprzedza życie i to znacznie, jak to pisał Janusz Szpotański, nie płoszmy ptaszka, niech mu się zdaje, że naszej partii siły nie staje, aż o poranku za oknem dojrzy kontury tanku, potem na schodach usłyszy kroki. No więc tu widzimy, jak się powoli na naszych oczach wyłania odwrotna strona medalu tych wszystkich rządowych programów rozdawniczych. No będzie uszczelnianie takie, że nawet nie wiem, czy się nie udusimy od tego uszczelniania. Proszę Państwa, no a tymczasem, jak już wspomniałem, czekają nas jeszcze inne atrakcje w postaci Komisji Niezależnych Grafologów, no bo przecież Kukuniek nie ustąpi, nie odstąpi, a w dodatku zaangażowali się w obronę jego legendy celebryci z Danielem Olbrychskim na czele. No to już nieprędko tutaj sprawa zostanie odpuszczona, bo wszyscy będą bronili legend aż do upadłości całkowitej naszego nieszczęśliwego kraju. Proszę bardzo. Przepraszam, mam taki temat, mianowicie demokratyczne wybory w Polsce. O to chodzi, że u nas głosuje poniżej 50%, bardzo czasami znaczna kwota, znaczna ilość ludzi. Teraz bardzo łatwo sterować i kiełbasa wyborcza bardzo działa. Brałem kiedyś udział ponad około 20 lat temu, kiedy były pierwsze wybory, i było tylko 1% punktów wyborczych i był co dziesiąty ankietowany i wyniki były podane z dokładnością do 5% 2 godziny przed zakończeniem wyborów. Do czego zmierzam? Komisje wyborcze, czy obowiązek nie powinien być zadany, żeby każdy obywatel ma obowiązek głosowania tak jak w innych krajach w Europie? Pierwsze pytanie. Drugie, komisje wyborcze nie są w stanie w tym czasie spełnić swoich obowiązków. Jeżeli wybory kończą się o godzinie 22, a do rana muszą dać, nie są w stanie wszystkiego zliczyć. Nie można wprowadzić elektroniki do komputerów, do oddawania od razu automatycznie głosów, tak jak są w Sejmie. Przyciskać po prostu przycisk, żeby od razu leciał wynik, czy kilka przycisków, żeby to sterowanie było, nie wiem, czy jasno się wyrażam, czy orientuje się pan, o co mi chodzi. No jasno się pan wyraża, ale wie pan, ja nie, w ogóle od tego trzeba zacząć, że ja nie jestem ultrasem demokracji, bo w ogóle nie bardzo wierzę w autentyczność demokracji politycznej. Z prostego powodu, to nie dlatego, że akurat naszych umiłowanych przywódców podejrzewam różne rzeczy. Podejrzewam ich, a jakże, ale to nie, nawet nie dlatego. Tylko dlatego, że w każdym państwie
musi być ktoś, kto przesądza o ciągłości państwa. I w państwach o ustrojach monarchicznych to jest dynastia. Jeden król jest mądry, szlachetny, sprawiedliwy, odważny, dzielny, a drugi jest głupi, tchórzliwy, łajdak, niesprawiedliwy. Tamte. No to jak jest bardzo zły, to tam ukręcają mu łeb, albo go trują, albo go duszą poduszką i jakiś tam kuzyn ambitny zajmuje jego miejsce i dynastia trwa, wszystko jest w porządku. Gorzej jak dynastia się urywa, no to wtedy państwo może ustrój zmienić, ale czasami jest tak, że taki młody ambicjoner, jakiś taki gdzieś z nizin społecznych nagle mówi tam na moją komendę i wszyscy zaczynają go słuchać i zakłada dynastię znowu, jest wszystko w porządku. Ja dlatego mówiłem tak pół żartem, ale pół serio, że nasza polityka wobec Ukrainy to by nabrała sensu, gdyby Jarosław Kaczyński się poświęcił dla Polski, poślubił Julię Tymoszenko, założył dynastię, to wtedy przynajmniej zaczęło tu mieć jakieś ręce i nogi, a tak to nie ten. No, ale nie chce się poświęcić, no i co mu zrobić. W ustroju republikańskim nie ma dynastii, a tam też ktoś musi zapewniać ciągłość państwa. I to jest albo armia, albo tajne służby, albo jedni i drudzy. I model turecki to jest właśnie taki, gdzie tam armia. Kemal Atatürk, jak modernizował Turcję w latach 20., no to już wtedy panowało takie gusło, że musi być demokracja, więc on tam sam demokratą nie był, ale mówi, jak już nie możecie wytrzymać, to dobrze, już niech wam będzie. Tutaj zakładajcie sobie partię, wybierajcie się i tak dalej, ale ostatnie słowo należy do armii. Jak wygrywa nie ta partia, co ma wygrać, to armia mówi, o zaraz, zaraz, jeszcze zaraz, tu nieprawidłowości były, tu musimy powtórzyć, tu to, tu tamto. Wreszcie wygrywa ten, co miał wygrać i jest wszystko pod kontrolą. To takie trochę brutalne jest, takie trochę zbyt takie ostentacyjne, więc na zachodzie Europy to się takie sprawy załatwia trochę dyskretniej. Jak się załatwia? No to bardzo ładnie to wyjaśnił w takim wywiadzie Rzece hrabia Alexander de Marange, były szef wywiadu francuskiego. Pani Krystyna Okręt, która tam przeprowadzała z nim ten wywiad Rzeka, pyta go w pewnym momencie, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi, proszę pani, jacy konfidenci? Konfidenci są w policji, u nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable correspondants. No więc ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana uradzić, ale nie rezygnuję, mówi to, z jakich środowisk ci pańscy honorable correspondants? I on taki udobruchany powiada, ach, proszę pani, z najrozmaitszych. Może to być kierowca taksówki, może być duchowny, a nawet minister stanu. Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable correspondant rozwiedki tamtejszej i ten mówi o tym jako o rzeczy zwyczajnej. Oto musimy postawić sobie pytanie, w jaki sposób dochodzi do werbunku takiego dygnitarza. Czy na przykład do Pałacu Elizejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, wchodzi bez pukania do gabinetu takiego ministra, bez zaproszenia siada w fotelu, nogę na nogę zakłada i mówi, ekscelencjo, tu proszę, papierek macie do podpisania, że zachowacie w tajemnicy pseudonim taki, a taki, a tamten na równe nogi się zrywa, mówi, co? Bierze fotel Ludwika XV zabytkowy, roztrzaskuje temu werbownikowi na głowie i tamten z rozbitą głową na sygnale karetka go zabiera do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się zdarzyło w Pałacu Elizejskim. Więc widocznie w taki sposób ten werbunek nie przebiega. No dobrze, ale jak nie w taki, to w jaki? Otóż myślę, że w taki, że do takiego ambitnego jakiegoś ambicjonera przychodzi pan albo nawet dwóch i powiadają, tak, proszę pana, my tu już od dawna się panu przyglądamy, pan bardzo ciekawe rzeczy mówi, jesteśmy pewni, że w przyszłości będzie pan mógł oddać ogromne przysługi Republice, ale sam pan rozumie. Więc jak on rozumie,
no to natychmiast zaczynają do niego spływać pieniądze, nieduże, ale takie, że mu umożliwiają prowadzenie różnych kampanii, tamtego. Media się zaczynają nim interesować, robią z nim wywiady. On wychodzi z anonimowości, zostaje radnym miejskim, później tam zostaje merem, później zostaje deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, później zostaje senatorem, później zostaje ministrem stanu, a jeszcze potem, kto wie, może nawet prezydentem, bo co to komu szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny, prawda? No i to tak się robi. Miałem takich różnych znajomych tam we Francji. Jeden z nich, no dosyć dobrze zorientowany we francuskich stosunkach, mówi mi tak. Zwróć uwagę, że w wszystkich partiach, we wszystkich partiach, jakie są politycznych we Francji, od lewa do prawa, to są koledzy, działaczami są koledzy z École Nationale Administrative. Koledzy z tego samego rocznika często. I mówi, to oni rządzą Francją. A to tak, że partie tam jedne są takie, no tak, no tam ludzie się muszą też czymś rajcować, prawda? No to się rajcują. Co to komu szkodzi? Co to komu szkodzi? No też każdy myśli, że tam ma wielki wpływ na to, że tu może sobie wybrać swojego ciemiężce, prawda? A o tym, żeby już nie być ciemiężony, to tu już mu nie wolno o tym nawet pomarzyć, nawet pomyśleć mu nie wolno. Dlatego, wie pan, jeśli chodzi o wybory, no mówię, nie jestem ultrasem demokracji, ale jak już takie gusło jest, że ma być, to musimy się zastanowić. Nie, nie, to mówię zupełnie serio. Tak, ale to nie, ten kandydat, no wie pan, zawsze się przedstawia od najlepszej strony. Co nam przyjdzie z informacji o kandydatach, jak wybierają ludzie taką wyszczekaną, głupią dziewuchę jak panią Joannę Schering-Wielgus? No, jakbyśmy się dowiedzieli o niej więcej, to myśli pan, żeby lepiej wyglądała? Nie. To i tak z litości, że tylko niewiele o niej wiemy, bo to całe szczęście, bo to tak to byśmy w ogóle zwątpili, byśmy nabrali kompleksów jakichś, się nabawili, a tak to jakoś jeszcze zachowujemy dobre samopoczucie i pogodne usposobienie. Otóż jeżeli nie, ale to serio teraz mówię, jeżeli chcemy reformować czy poprawiać system wyborczy, to musimy się zastanowić najpierw, co chcemy osiągnąć. Bo jeżeli mamy ustrój republikański w Polsce, zgodnie z konstytucją, naród jest suwerenem, a skoro naród jest suwerenem, no to od razu się pojawia kwestia, w jaki sposób kto ma przemawiać w imieniu narodu? Kto jest rzecznikiem tego narodu, prawda? Suwerena. Czyj głos będziemy traktowali jako głos suwerena, że oto suweren przemówił. A więc sposób wyłaniania przedstawicielstwa narodowego. I teraz najlepiej by było z pewnego punktu widzenia, żeby to przedstawicielstwo było możliwie pełne, to znaczy, żeby odzwierciedlało wszystkie kierunki polityczne, jakie występują w społeczeństwie, no to wtedy mamy Sejm reprezentatywny, prawda? Każdy kierunek polityczny, jaki występuje w społeczeństwie, jakąś tam reprezentację parlamentarną ma. Tyle tylko, że w taki Sejm musiałby liczyć kilkanaście, może ponad 20 rozmaitych klubów i kół poselskich. A ponieważ w systemie parlamentarno-gabinetowym, taki jaki jest u nas, zadaniem Sejmu jest również zapewnienie stabilnej pozycji politycznej dla rządu, to zadanie przy tak rozdrobnionym Sejmie mogłoby się okazać bardzo trudne, o ile nie niemożliwe do wykonania, chyba że głównym sposobem funkcjonowania byłaby korupcja. Panie pośle, nie poparłby pan rządu? No poparłbym, ale co z tego będę miał? A co by pan chciał mieć? No i to tak można rządzić, tylko to lekarstwo jeszcze gorsze od choroby.
Więc jeżeli chcemy mieć reprezentatywny parlament, to musimy sobie zdawać sprawę, że uboczną konsekwencją tej reprezentatywności jest ryzyko, i to graniczące z pewnością stuprocentową, niestabilności państwa. Co pół roku by się zmieniały rządy, bo jeden poseł się obrazi, drugi tam w toalecie za długo będzie siedział i rząd upadnie, bo nie będzie miał większości, bo ma jednego posła tylko nadwyżki, prawda? I ten. Co pół roku takie państwo jest bardzo niestabilne i bardzo podatne na wywiadowczą penetrację z zewnątrz. No to wystarczy kilku posłów podkupić, a to nie jest żadna sztuka. Więc stoimy wobec bardzo nieprzyjemnej alternatywy. Albo myć ręce, albo myć nogi. Bo jeżeli chcemy mieć reprezentatywny Sejm, to ryzykujemy niestabilne państwo. A jeżeli chcemy mieć stabilne państwo, to nie możemy mieć reprezentatywnego Sejmu. Czy można tę alternatywę jakoś ominąć? Można. Ale pod warunkiem odejścia od systemu parlamentarno-gabinetowego na rzecz systemu prezydenckiego. Bo wtedy możemy mieć i reprezentatywny Sejm, i stabilną władzę wykonawczą, bo prezydent jest wybierany w głosowaniu powszechnym, więc tutaj nawet rewolucji by nie było, bo już teraz jest wybierany w głosowaniu powszechnym na 5 lat, na 5-letnią kadencję. Ba, może być wybrany nawet jeszcze raz, więc możemy mieć rządy o długiej kadencji. To jest pewna zaleta. To jest pewna zaleta, zwłaszcza w sytuacji jakiegoś zamętu na arenie międzynarodowej. To jest zaleta. A w Sejmie tam się mogą kotłować, bo to nie ma bezpośredniego przełożenia na stabilność władzy wykonawczej. I dlatego powinniśmy, zanim przystąpimy do takiej refleksji nad reformą systemu wyborczego, to musimy sobie odpowiedzieć najpierw na te pytania. Co chcemy mieć? Co chcemy mieć? I żeby wyeliminować ryzyka takie groźne dla państwa, prawda? I wtedy przy systemie prezydenckim to też się jeszcze inne ryzyko rodzi, mianowicie ryzyko bonapartyzmu, bo taki prezydent mówi, a to co tam, ja tu się nie będę liczył z tymi zasrańcami, tam niech tam się pozagryzają, ja będę rządził dekretami, tak jak sobie Kukuniek wyobrażał, prawda? O, daleko byśmy z nim nie zajechali chyba, ale to tak myślał sobie tam. Wachowski by mu pisał dekrety, a on by tam się podpisywał, rysowałby swój podpis i tak. No i tak. Tyle. Czy jest jakieś remedium na to ryzyko? Na to ryzyko bonapartyzmu? Jest. Bardzo dobrą ilustracją skuteczności tego remedium był początek pierwszej kadencji prezydenta Clintona w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest system prezydencki w czystej postaci. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma ogromną władzę, ale pod jednym warunkiem, że Kongres mu da pieniądze, bo jak mu nie da, to ma tyle samo władzy, co i my. Może groźnie kiwać palcem w bucie. No i prezydent Clinton, chyba mu uderzyła ta władza do głowy, do tego stopnia, że zdecydował się na wojnę z Kongresem i wojował aż 3 dni. Aż 3 dni wojował. 3. dnia musiał tę wojnę zakończyć, bo się okazało, że nie ma pieniędzy na zapłacenie za prąd w Białym Domu. Mu Kongres fundusze obciął. No i musiał jakoś zakończyć ten konflikt. I to jest bardzo dobra ilustracja, że władza wykonawcza, proszę bardzo, ale kto inny ma klucz do kasy. I to jest znakomite remedium na wszystkie bonapartyzmy. Więc musimy, wiecie państwo, bo to łatwo powiedzieć tutaj, reformować państwo, ale trochę trzeba wiedzieć o tym, jak ono funkcjonuje. Jak ktoś chce jeździć na traktorze, no to najpierw musi się nauczyć, jak ten traktor działa, że tam, gdzie nie włożył ręki, żeby mu ręki nie urwało. Potem jak się tym jeździ, żeby się nie zabił, żeby jakiegoś nieszczęścia nie narobił, prawda?
A przecież państwo jest o wiele bardziej skomplikowane od traktora i jazdy traktorem. Więc przekonanie, że dlatego ja nie jestem ultrasem demokracji, bo przekonanie, że każdy tam potrafi państwem rządzić, to naprawdę jest bardzo niebezpieczne. No, dlatego tak to wygląda. Fryderyk von Hayek był taki myśliciel, ekonomista i filozof, co jest rzadkim połączeniem, bo przeważnie filozofowie to nic nie umieją, a ten trochę tam jeszcze ekonomii. Więc on też był bardzo zmartwiony pogarszającym się stanem prawa i uważał, że trzeba zreformować parlamentaryzm i wpadł na pomysł, nazwał demarchią, taki model nazwał demarchią. Nie odważył się tknąć prawa powszechnego głosowania, nawet się nie odważył, nawet on. No i tylko, żeby zreformować parlamentaryzm, żeby dwie izby parlamentarne były, jedna taka, która by się zajmowała tym, czym się zajmują izby niższe parlamentu i tak samo by była wybierana, tak jak teraz, tylko jedna kompetencja zostałaby tej izbie odjęta. Nie mogłaby uchwalać, ustanawiać prawa. A tak to tam się kotłować, tam tego, to by tam mogli. Co chcieliby, to robili. Bo od ustanawiania prawa to Fryderyk von Hayek, powinna być izba praw, która już wyglądałaby całkiem inaczej niż obecne izby wyższe parlamentu. Przede wszystkim bardzo wysoki cenzus wieku. Można by tam czynne i bierne prawo wyborcze można by realizować dopiero po ukończeniu 45 roku życia, kiedy człowiek nabywa pewnego doświadczenia życiowego, politycznego, takiego rozsądkowego, tam nie jest jakimś świszczypałą i tak dalej. I kadencja długa, 15 lat. Co 5 lat by się wymieniała 1/3 składu tej izby, ale każdy by tam 15 lat odsiadywał. Można by było kandydować do tej izby i głosować do tej izby tylko raz w życiu. Tylko raz. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś na przykład w wieku 45 lat powiedzmy, dostałby się do takiej izby, to opuszczałby ją już jako człowiek 60-letni. No to wtedy tam jeszcze tam ludzie mają sporo wigoru, ale to już tam trzeba raczej myśleć o spotkaniu z Trójcą Świętą, prawda, i tak dalej. Tak się zacząć powoli tam przygotowywać. Ale nie o to przede wszystkim chodziło. Chodziłoby o to, że ponieważ ten człowiek już nigdy więcej by nigdzie nic, to on już, znaczy gwarancji nie ma, ale takie rozwiązanie by sprzyjało temu, żeby on ustanawiał te prawa z jakąś perspektywą dalszą. Nie tak, że tam za 3 lata to ja tu pod siebie będę robił, bo to wtedy będę tam kandydował, nie wiem, na prezydenta, to tak zrobię, żeby tam... Nie, już nigdzie wtedy nie będę kandydował, tylko żeby państwo jakoś funkcjonowało. Co więcej, to, że można by było kandydować i głosować tylko raz w życiu, jak człowiek robi coś bardzo często, to nie przywiązuje do tego wagi. A jak robi, jak raz w życiu coś może zrobić, no to jest szansa, że się trochę dokładniej nad tym zastanowi, prawda? I nie wybierze Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta. No bo to ja uważam, że to, że Aleksander Kwaśniewski był 2 razy wybrany u nas na prezydenta, to źle świadczy nie o nim, tylko o nas. O Polakach źle świadczy, że akurat w nim sobie musieli upodobać. No to strasznie, straszliwe świadectwo nam to wystawia. Straszliwe świadectwo nam to wystawia. I no mówię, nikt tego systemu zaproponowanego przez Fryderyka von Hayek nie zastosował, ale jako pomysł jest ciekawe. Ale wszystkim powiadam, jeżeli chcemy reformować system wyborczy, musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy osiągnąć i mieć świadomość
że każde posunięcie wiąże się z pewnym ryzykiem i z góry wiedzieć, jak te ryzyka eliminować, a przynajmniej je ograniczać.